Wielka inwestycja w Katowicach będzie obejmowała przebudowę 11 kamienic. Kwartał przy ulicy Dworcowej, w ścisłym centrum miasta, który od lat popadał w ruinę, przejdzie metamorfozę. Po to, żeby powstał tu luksusowy hotel. Warta 300 milionów złotych inwestycja będzie jednak oznaczała spore problemy dla mieszkańców i osób odwiedzających Śródmieście. Chcemy Państwu pokazać, jak te obiekty wyglądają dzisiaj. Dzisiaj w środku jest ruina, a za kilka lat mają być pokoje hotelowe i to w bardzo wysokim standardzie. To wnętrza budynku przy ulicy Dworcowej 3, samo centrum Katowic, ale od lat stan kamienic przy nowym miejskim deptaku jest coraz gorszy. Jest to rzeczywiście kompleks, z którym związany jest znaczący kawałek historii tego miasta. Powiedziałbym, że nawet pamięta on początki budowy miasta. Do niedawna ten budynek był przychodnią kolejową. Teraz znajdzie się w nim hotel sieci Marriott. Będzie to obiekt dużych rozmiarów. Zostanie mu podporządkowany cały kwartał złożony z 11 kamienic. Ich właściciel od lat nosił się z zamiarem ogromnej inwestycji, która zmieni krajobraz tej części Śródmieścia. Ten projekt otwiera wszystkie właściwie witryny do samego spodu, czyli do poziomu ulicy, powoduje, że właściwie w każde miejsce tego kompleksu będzie można wejść. Żeby wizualizacje autorstwa Konior Studio mogły stać się rzeczywistością, trzeba jednak kilku lat i około 300 milionów złotych. Tyle ma kosztować budowa kompleksu w kwartale pomiędzy ulicami Dworcową, Dyrekcyjną i Mieleńskiego. Ulicy Mieleńskiego, która zostanie przystosowana do potrzeb budowy, poruszać będą się ciężkie samochody. Będziemy na początku wykonywać rozbiórki tej infrastruktury, która tutaj obecnie jest. To będzie się wiązało z wywozem gruzu. Z kamienic zostaną tylko fasady, a pierwsze prace zaczną się od podwórka. Cała budowa ma potrwać 3 lata i zacznie się jeszcze w tym miesiącu.